Dziś odbyła się nadzwyczajna 13. sesja Rady Powiatu Koneckiego w trybie zdalnym. Radni przegłosowali zmiany w budżecie na 2020 rok i wieloletniej prognozie budżetowej, czego efektem będzie duże wsparcie finansowe Koneckiego Szpitala oraz stworzenie dokumentacji przebudowy wielu dróg powiatowych. Zdalne sesje mogą odbywać się na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej. Ta była pierwszą zorganizowaną przez Radę Powiatu Koneckiego. Starosta konecki Grzegorz Piec opowiedział nam o przebiegu sesji Rady Powiatu w trybie zdalnym. Dla nas to nie nowina. Ja przypomnę sobie, dokładnie rok temu jednoosobowo prowadziłem sesję Rady Powiatu, czyli jako przewodniczący, jako rada, jako zarząd i jako starosta. Także to jest nic nowego, nowe doświadczenie. Co do dzisiejszej sesji przebiegła w sposób dobry, żadnych utrudnień technicznych nie było. Sprawnie przebiegło głosowanie, także myślę, że to dobrze rokuje na przyszłość, bo nie wiemy, kiedy koronawirus się skończy. Podczas sesji została podjęta ważna decyzja o wsparciu Koneckiego Szpitala imienia Świętego Łukasza. Najważniejsze decyzje na tą chwilę, myślę, dla wszystkich mieszkańców jest to, że przyjęliśmy jako Rada Powiatu przeznaczenie do dofinansowania szpitala w Końskich w wysokości 706 tysięcy złotych. Część jest przekazana w związku z dofinansowaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, część przekazujemy od siebie jako zarząd powiatu. Duże zmiany ze względu na inwestycje drogowe zaszły także w budżecie powiatu na rok 2020 oraz wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2026. Rada Powiatu przeznaczy 400 tysięcy złotych na dokumentację rozbudowy drogi powiatowej Stąporków w smyku w Radoszyce Wólka Włoszczowa na odcinku Radoszyce Jakimowice o długości około 3 km. Dodatkowo w przyszłym roku dokumentacje sporządzone zostaną dla przebudowy ulicy Młyńskiej w Końskich, koszt 100 tysięcy złotych, przebudowy drogi powiatowej Końskie Proćwin-Sędów na Łęczów, koszt 300 tysięcy złotych, budowy chodnika w Mninie, koszt 60 tysięcy złotych oraz budowy drogi powiatowej Młotkowice - Cis - Zychy - Polesie, koszt 150 tysięcy złotych. Link do porządku obrad środowej sesji Rady Powiatu Koneckiego znajdziecie w artykule.